Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Oto prawdziwe podejście do Galicji, Victory 3, sferze wpływów. W poprzednich odcinkach odzyskaliśmy dość sporo interesujących nas terenów. Również rozpoczęliśmy proces industrializacji terenów poza samą Galicją. A teraz czekamy na większą zdolność do zebrania podatków w Galicji Wschodniej, prowincji, która non-stop rozwija się z olbrzymim impetem. Jak widzicie, atrakcyjność migracyjna jest poza skalą. Ilość osób, które tutaj się przemieszcza z wnętrza naszego bloku wpływów odziedziczonego po Prusach, jest naprawdę absurdalna, szczególnie kiedy zmieniliśmy swobodę przemieszczania się, dodaliśmy swobodę przemieszczania się jako główną dyrektywę naszego bloku wpływów. Związek Północno-Niemiecki nas lubi i od czasu do czasu widzicie, z innych krajów następują masowe imigracje, dlatego że mamy tak olbrzymie bonusy do tego. Prusy nas lubią, ale my tak niekoniecznie Prusy lubimy, ponieważ będziemy chcieli ich w niedługim czasie zmiażdżyć i odzyskać terytoria spod ich niego zaboru. Na ten moment my czekamy na odrobinkę większą ilość floty, ponieważ planujemy odrobinkę ekspedycji kolonialnych. Chcemy zabezpieczyć sobie przede wszystkim źródła kauczuku. Nasz klasyczny cel w każdej rozgrywce do tej pory, Brunei, jest już zajęty przez Wielką Brytanię, tutaj przez Jawę. Są tutaj inne kraje, którymi moglibyśmy się najprawdopodobniej zainteresować, ale niekoniecznie posiadają już one te zasoby, na których najbardziej nam zależy, prawda? Więc to jest jedna osobna kwestia. Mamy kilka miejsc. O, i również znalazłem Sulu, którego nie mogłem znaleźć w którymś z poprzednich odcinków. Również mamy tutaj kilka terytoriów, które by nas interesowały, które nie mają zbyt wiele obecnych zagranicznych naleciałości. I osobiście cały czas tutaj między odcinkami się próbowałem rozeznać w sytuacji. Jest troszeczkę opcji, jest przed nami otwartych. Niektóre te kraje są odrobinkę za duże, bo najprawdopodobniej chciałbym przejąć Jawę, która nie jest wybitnie kontrolowana z zewnątrz, ale ma rozsądną ilość armii. Dużo większą niż my obecnie mamy flot do przetransportowania. Efektywnie jedyny kraj, który znalazłem, który najprawdopodobniej warto by było tutaj przejąć, to Kongo. Bo otwierałoby nam to drogę do kolonizacji prowincji głębiej w Afryce i zabezpieczenia sobie tych potencjalnych plantacji kauczuku właśnie. Pamiętajcie, że na razie ścigamy się tutaj z Francją o dostęp do wnętrza Afryki, ale nie jest to najlepsza metodologia, że tak to ujmę. A Kongo nie jest obecnie przez nikogo chronione, jak możecie zobaczyć. I najprawdopodobniej, jeżeli mielibyśmy zobaczyć, jak wygląda ich armia, no to ich armia jest odrobinkę bardziej przestarzała. Powinniśmy bez większych problemów być w stanie się tutaj przebić. I ja najprawdopodobniej będę chciał to terytorium mieć na własność. Nie przekształcimy tego w protektorat, tylko zażądamy całkowitego podboju tego terytorium. Jedyny problem jest taki, że na ten moment Austro-Węgry mogą chcieć się w ten konflikt wciąć i jeżeli mielibyśmy z Austro-Węgrami o ten malutki kawałek lądu się bić, no to mijałoby się to z celem. Dlatego siedzę efektywnie bez
jakiejś dogłębnej strategii dla mnie tutaj dostępnej. Cały czas się miotam, cały czas szukam czegoś. Być może warto by było na ten moment zwyczajnie uderzyć raz jeszcze na Rosję i odzyskać te terytoria, które dla nas są tak naprawdę istotne. Tylko, jak widzimy, już wcześniej to próbowaliśmy zrobić, prawda, wczytując, nawet jeżeli zrobimy tak, 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 i teoretycznie Związek Północno-Niemiecki jest po naszej stronie, jest skłonny walczyć po naszej stronie w ramach tej wojny, jeżeli to zatwierdzimy, to go nawet na liście nie będzie. Głęboko, głęboko irytujące to, że nie możemy nawet w pełni takiej sytuacji sobie przewidzieć, bo wszystko jest w pełni losowe, wydawałoby się. Spróbujemy wreszcie przepchnąć Republikę Parlamentarną, bo pamiętajcie, że mamy również dodatkowe poparcie ze strony agitatorów. Widzimy dodatkowe masowe migracje, non-stop. Olbrzymie ilości populacji tutaj przewalają się na nasze terytorium. Jest to jak najbardziej mile widziane. A jedyny problem w cudzysłowie to może być to, że będziemy musieli przyspieszyć tempo generowania budynków zapewniających im pracę. Ale jest to miły problem, żeby go mieć. Na ten problem narzekać nie będę. Widzicie również, że budujemy olbrzymie ilości obozów dywali. To było wyjaśniane przeze mnie w poprzednim odcinku. Nie jest to dofinansowanie. Dlaczego aż tyle? Bo kolej cały czas jest rozbijana. Odsetki, wynagrodzenie wojskowe, zasiłki. Będziemy musieli najprawdopodobniej zaraz wstrzymać budowę na jakiś krótki czas. Jeżeli chodzi o pulę inwestycyjną, mamy rozsądną jej ilość. Dobudujmy albo pozwólmy umowa handlowa z Wielką Brytanią. Czemu by nie? Czerwona panika. Nie ma powodu do paniki, to by wkurzyło wszystkie inne frakcje poza związkami zawodowymi i jakby to wpłynęło na nasze bonusy. Nie ma powodów do paniki, moim skromnym zdaniem. Nawet nie doczytałem, gdzie ta czerwona zaraza się zalęgła, ale będziemy tutaj. O! Związek Północno-Niemiecki ma rewolucję. I to najprawdopodobniej. Ciekawe. Czy my moglibyśmy stanąć po jednej ze stron i na przykład nie odda nam na swoich własnych terytoriów, to raczej w ten sposób by nigdy nie zadziałało. Dlaczego aż tak dużo biurokracji tutaj straciliśmy? Czy to przez to, że drobne mieszczaństwo przestało nas popierać, czy kiedykolwiek nas popierało właściwie? Trudno mi teraz rzec to z pełną pewnością. Niedobór towarów, najprawdopodobniej przez tą rewolucję, gdybym miał domniemywać? Najprawdopodobniej tak. Czyli my potrzebujemy ołowiu, ale my potrzebujemy również kolei, bo nie mamy tutaj infrastruktury wystarczająco dużo. Ale najpierw tak, i tego potrzebujemy, że tak to ujmę. Dynamit, żeby zapewnić ołów na siłę. To będzie troszeczkę nas kosztowało. Czyli tak, potrzebujemy jeszcze lokomotyw, bo lokomotyw również, na lokomotyw musieliśmy polegać w dużej mierze na imporcie z plus, co nie jest najlepszą rzeczą. My chcemy samodzielnie takowy produkt produkować. Czyli ta rewolucja nie jest najmilsza dla nas. Jak Rosja się trzyma? Wydawałoby się, że moglibyśmy spróbować przynajmniej
odbić te terytorie, ale znów, teraz czy za chwilę? Być może warto było najpierw opracować jeszcze garść innych technologii militarnych, gdzie my, nam do militarnych technologii aż tak bardzo się nie spieszy. Może powinno. To też jest cały czas kwestia otwarta. Komuna francuska to państwo staje po stronie następującego państwa, państwo radykałów. A, ciekawe, bardzo ciekawe. Musimy usunąć transport kolejowy z niektórych jednostek dywali. Straty w budynkach państwowych, wydatki. A, musimy ciebie wesprzeć na tej wojnie. No dobrze. Jeżeli musimy ciebie na tej wojnie wesprzeć, jak w ogóle wygląda... Znaczy mogliśmy odmówić właściwie, Sony byłoby odmówić. Czy my możemy czegoś zażądać? Nie możemy niczego zażądać. Wow, okej. To się wkopaliśmy. Powinniśmy byli zdecydowanie odrzucić. Czy możemy jeszcze to zrobić? Tak, możemy to zrobić i Związek Północno-Niemiecki bardzo się wkurzy, czyli oni efektywnie zostaną wchłonięci. Czy nadal zostaną wewnątrz naszego bloku mocy? Z tego nie jestem pewien, w jaki sposób się ta sytuacja zachowa. I oni będą wówczas, jeżeli się nie mylę i rzucimy okiem na parametry, które tutaj mają. Nie, nie staną się komuną. Po prostu są nieznacznie bliżsi ideałom socjalizmu najwyraźniej niż obecny Związek Północno-Niemiecki, skoro komuna francuska ich wspiera, chociaż nie widzę nawet, gdzie mieliby. Na pierwszy rzut oka wydają się nawet... Bardzo dziwna sytuacja, bardzo dziwna sytuacja. No nic, w takim razie wkuszmy Związek jednak Północno-Niemiecki. Zerwijmy nasze relacje i musimy odmówić niefortunnie musimy odmówić, no bo nie mają żadnej szansy na przeżycie. Jeszcze nawet Austro-Węgry próbują tutaj dołożyć swoje 5 groszy. Anulujmy co najmniej jedną interakcję z Mołdową na przykład i zacznijmy polepszać nasze interakcje. Nie możemy tego zrobić, bo jeszcze brakuje nam troszeczkę punktów. Czy ja mogę wygenerować więcej punktów wpływów? Mógłbym, gdyby drobnomieszczaństwo przestało się rzucać. Dlaczego oni są niezadowoleni? Zmiany prawne. Nie podoba im się próba wprowadzenia publiki parlamentarnej. Są aż tak lojalni względem króla. Przykro mi, ale muszę odmówić współpracy i zobaczmy, jak wygląda nasza kompetencja podatkowa. Wygląda na to, że nasza kompetencja podatkowa wszędzie wygląda znośnie. Czyli to, co zrobimy, to zwiększymy ilość urzędów tam, gdzie one będą miały największy bonus. Więc słuchajcie, muszę to altem dodać. Powiedzmy, że będziemy potrzebowali na spokojnie z 10 urzędów. Oczywiście popadamy w coraz większe długi. Jak tylko te urzędy skończymy produkować, będziemy chcieli zrobić pauzę w zamówieniach rządowych. A tak, będziemy zmuszeni to zwyczajnie uczynić. Jak my stoimy? Lokomotywa, amunicja są dość drogie, Warszawa dostęp do rynku jest dość niski. I zobaczmy. Pakt obronny z Wielką Brytanią. Nie zależy mi na tym.
nie chcę wmieszać się w więcej wojen na świecie, niż byłoby to absolutnie niezbędne. I widzimy, że niestety nasi Niemcy przegrywają i to samotnie. Nie mamy żadnej podstawy do tego, żeby próbować się w ten konflikt mieszać. Sztuka nic nie robi, nie? Kim ty jesteś? Jesteś z inteligencji. Dobry. Poproszę was o zwiększenie poparcia, zwiększenie szansy na przepchnięcie tego prawa. Nie podoba mi się to, jak to na ten moment wygląda. Czy ja mogę na przykład zadeklarować rywalizację przeciwko komuś, kto mnie wybitnie nie lubi? Teoretycznie powinienem coś takiego być w stanie zrobić, ale nie wiem, kto by mnie tutaj miał wybitnie nie lubić. Bo cały czas szukam większej ilości źródeł wpływów. Przestańmy polepszać relacje tutaj i spróbujmy wyrównać nasze relacje z Austrią. Kolejny uniwersytet, czemu by nie? Okej, biurokracja. Przepchnijmy jeszcze tą ostatnią garść malutkich zmian, które musimy tutaj wprowadzić. Usuńmy nieadekwatne szlaki handlowe. Moglibyśmy przyjrzeć się potencjalnym... Wow, aż tak bardzo ubrań potrzebujemy. No dobra. Dopóki co je ściągajcie z zewnątrz, a ja będę chciał je produkować lokalnie, jak najszybciej się da. Spróbujcie sprzedawać mięso, spróbujcie sprzedawać owoce, alkohol. To wszystko tam, gdzie zwyczajnie może nam to zapewnić rozsądny zysk. I to, na co najprawdopodobniej chcielibyśmy zwrócić większą uwagę, ten konflikt jest przegrany. Dla strony, z którą wcześniej współpracowaliśmy, jestem głęboko ciekaw, jak to wpłynie na Komitet Wolnego Handlu. Czy on na przykład nie zostanie rozwiązany, bo mamy efektywnie... Będziemy mieli ostatniego, jedynego, malutkiego członka, jeżeli Niemcy automatycznie wyjdą po tej ewolucji. Warszawa ma problemy, ale mam nadzieję, że one zostaną rozwiązane szybciej niż później, po prostu przez zatrudnienie ludzi, żeby zapewnić nam wystarczający bonus do infrastruktury. Dalej. O, zobaczcie, ile na plus jesteśmy, kiedy nie używamy zupełnie naszej rządowej kolejki. Będziemy najprawdopodobniej chcieli dodawać jakieś pojedyncze struktury. Czy tutaj na przykład uprawa jednorodna byłaby lepsza? Nie byłaby lepsza. Okej. Powolutku. Czekamy na różne możliwości. I znów kwestia tego, kogo my chcielibyśmy zaatakować, czy z kim wejść w bliższe interakcje. Wow, ale Hiszpania wmieszała się niepotrzebnie w ten konflikt. Zobaczcie, co się z tą Hiszpanią stało. Dokładnie to samo stałoby się z nami. I tak jak podejrzewałem, Związek Północno-Niemiecki automatycznie opuścił nasz blok mocarstw, tylko ja mogę go wyrzucić z tego bloku mocarstw. On opuścił i... Opuścił. I jak to teraz możemy ugryźć? Dlaczego ja go nie mogę ponownie zaprosić? Czy on znajduje się w jakimś bloku mocarstw? A, bo mamy tak niską efektywność. Okej. Odrzućmy tą kwestię i zobaczmy, jak wygląda. No tak. Bardzo
intrygująca sytuacja. Niemcy odpadli ze swojego własnego bloku mocarstw. Czy my możemy spróbować zacząć z nimi polepszać relacje, czy będziemy próbowali, moi drodzy? To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Czy zresetowały się nasze relacje? Efektywnie tak. Czyli my moglibyśmy spróbować podbić ten region i nikt nie stanąłby po stronie Związku Północno-Niemieckiego. Tylko w tym celu my chcielibyśmy mieć dużo potężniejszą armię. Dużo, dużo, dużo potężniejszą armię. I chcielibyśmy najpierw ustabilizować, chociaż ich obecna armia wygląda na to, że nie mają skąd czerpać żołnierzy na pierwszy rzut oka. Jeżeli rzucimy okiem na ich koszary, to większość koszar, szczególnie po stronie przegranej, jest kompletnie pozbawiona żołnierzy właśnie. Mógł być najlepszy moment, żeby spróbować odbić nasze terytoria. Skoro i tak nic na tym nie skorzystamy, że oni są nam przyjaźni, to spróbujmy odbić te terytoria. Tylko znów, odbicie tych terytoriów to jest absurdalny koszt niesławy. Czy my możemy na przykład zmusić ich do wyzwolenia jakiegoś państwa i spróbować je wcielić dyplomatycznie albo w osobnym konflikcie? Czy na przykład wybierzemy wyzwolenie Gdańska, Związek Północno-Niemiecki, nikt nie wygląda na to, żeby chciał poprzeć Związek Północno-Niemiecki, a spróbujemy wobec tego właśnie tej metody. Być może bardzo nas to zaboli, najprawdopodobniej bardzo nas to zaboli, ale będziemy próbowali tutaj zagrać jakoś dookoła tych problemów. Ściągnijmy tyle ryb, ile się nam uda ściągnąć. Ściągnijmy tyle cukru, ile się nam uda ściągnąć. Większość z tych szlaków handlowych może być nieefektywna, ale to jest już wtórny problem. Ściągnijmy dużo, 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 dużo zasobów, które wcześniej przechodziły przez rynek niemiecki. I zobaczmy, jak to, czy to naszą korzyść właśnie tutaj zadziała. Pamiętajmy, żeby nie ściągać nic z rynku niemieckiego, bo i tak byśmy musieli to cofać od ręki praktycznie. Gdy tylko wybuchnie ten nasz konflikt, to jest praktycznie nieunikniony. Na pewno będziemy mieli za mało konwoi, to powinniśmy też najprawdopodobniej zaadresować. Wybuduję powiedzmy dwa porty. I prawdopodobnie rozsądnym byłoby dobudowanie większej ilości armii. Na przykład w szczególności w miejscach, w których nie ma żadnych innych dobrych opcji zarobkowych. No dobra, spróbujmy zadeklarować również rywalizację względem Prus. Skoro chcemy z nimi walczyć, to dodatkowe wpływy dla nas, których możemy użyć do zwiększenia naszych, polepszenia naszych relacji z innymi państwami, z którymi będziemy chcieli bardziej współpracować niż się bić. I zobaczmy, jak ten konflikt będzie wyglądał. Chcemy wyzwolić Gdańsk. Czy ktoś byłby skłonny stanąć po naszej stronie? Teoretycznie gra pokazuje nam, że tak, w praktyce tego jednakowoż nie widzimy. I to, co chcemy zrobić, to może raczej nie będziemy chcieli wyzwolić, będziemy chcieli podbić Śląsk,
i będziemy chcieli odbić poznać. Jak widzicie, to jest absurdalna ilość złej opinii generowana już na tym etapie. Jeżeli chcielibyśmy jednocześnie Prusy Wschodnie, no dobra, już powiedzmy. Jest, mamy haniebną opinię. Wiele krajów może zdecydować się przez to dołączyć przeciwko nam tutaj, tylko po to, żeby pokazać, co należy zrobić z tak haniebnymi czynami. Będziemy chcieli rzucić nasze siły, znaczy zacząć nasze siły od razu, mobilizować, podnosić w przygotowaniu. Powiedzmy, że tak, nasze obronne tutaj. Mamy spam. Trzeba ten spam usunąć. Powiedzmy, że będę chciał awansować ciebie i awansować ciebie. I będę chciał dodać więcej batalionów poborowych. Druga armia jest ofensywna czy defensywna? Bo już zgubiłem teraz. Druga armia jest tak pół na pół, można by rzec. Dodajmy sobie odrobinkę was. Okej. Okay. I powiedzmy, że moglibyśmy dodać jeszcze poborowych z Mazowsza na przykład. Okej. Okay. Otwórz te bataliony poborowe i zobaczmy. Wielki Sojusz. Związek Północno-Niemiecki utworzył Wielki Sojusz. Dlatego najprawdopodobniej nie chcieli się dołączyć, ponieważ zwyczajnie automatycznie byli zainteresowani stworzeniem własnego. Mocarnie na ten moment nie będą dla nas zbyt użyteczne, ale z czasem takowymi się staną. Japonia. Zobowiązanie się przedawniło. Okej. Okay. Jak najbardziej. Tutaj najprawdopodobniej mamy problem z drwalami, którzy próbują używać transportu, którego nie ma zwyczajnie w prowincji. Niedobory, niska organizacja. Okej, to jest inny problem. I my będziemy chcieli te terytoria faktycznie zdobyć. Ha. Uwielbiam, kiedy podsumowania, które dostaję, są całkowicie niezgodne z zasadą rzeczywistością. Rosja dołączyła po stronie Niemców, mimo że my nie mieliśmy nawet indykatora takiej potencjalnej możliwości. Mam powoli coraz bardziej serdecznie dość tej gry. Spróbujmy przekierować was tutaj i spróbujmy w takiej sytuacji zacząć tworzyć dodatkową armię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, moi drodzy, co z tego wyjdzie. Szkoda, że nie zapisałem sobie. Zaryzykujmy, rzućmy kościem. Nie wiem nawet. Wyszedł gorszy wynik. Spróbujmy się początkowo tylko bronić. Nie wiem nawet, czy cokolwiek uda nam się ugrać w takiej sytuacji. Jesteśmy też pod kreską, wydajemy absurdalnie dużo pieniędzy. Nie podoba mi się ta sytuacja kompletnie. Nie jestem do końca pewien, jak ją tutaj ugryźć.
Moglibyśmy na swoją stronę przyciągnąć Mołdawię. Musielibyśmy im przekazać tylko Basarabię. A, możecie się wypchać czymś takim. Bataliony poborowe bardzo powolutku się tworzą, jak widzimy. Nałożono na nas embargo. Towary wojskowe są bardzo drogie. Rozsądnie byłoby najprawdopodobniej próbować przynajmniej troszeczkę więcej tych zasobów importować. Będziemy mieli problem w trakcie wojny najprawdopodobniej też z przechwytywaniem naszych konwoi, ale nie za bardzo możemy sobie chyba tutaj pozwolić na zabawę w tej domenie. Albo ściągamy zasoby, próbujemy przeżyć. To jest pod tą ideą będzie ta wojna. Raczej nie uda nam się wyegzekwować naszych żądań. My będziemy po prostu starali się przeżyć. Nie ma potrzeby poddawania dodatkowych żądań, chyba że chcielibyśmy w jakiś sposób od Rosji coś osiągnąć. Na przykład moglibyśmy spróbować przejąć Dobrudżdę, jakkolwiek to się powinno wymawiać. To jest warte 7,5 niesławy? Naprawdę? Absolutny idiotyzm, jeżeli chodzi o taki maluteńki skrawek lądu. Okej. W takim razie jednak nic od ruskich, nic nie chcemy. Chcemy, żeby się oni od nas odwalili. Będziemy myśleli o tym, żeby stworzyć jeszcze jedną armię, tak jak mi się wydaje. Powiedzmy, że Dunaj, Infanta, gdzie? W Polsce stworzymy dodatkową armię. I ta armia, wiesz, będzie używała najlepszych metod też transportu, prawda, zaopatrzenia. A, czyli rekonesans balonowy był z przemysłu zmilitaryzowanego 3. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. A my go anulowaliśmy. Powinniśmy byli przy nim zostać, jak widać na załączonym obrazku. Spróbujmy stworzyć sobie wszystkie efektywnie dostępne jeszcze poborowe bataliony. Czyli mamy tutaj 40. Tutaj będziemy chcieli mieć z 30. Będziemy chcieli mieć z 5. Z 5 lancierów. No dobrze. To w ten sposób mniej więcej będzie wyglądało. Do tego będę chciał mieć, powiedzmy, 30 zwykłych żołnierzy i 20 zwykłej artylerii. I oczywiście będziemy chcieli mieć również lidera, logistyk i nieustępne, drobnomieszczaństwo. Nie chciałbym ich wzmacniać, bo to zapewni im siłę polityczną. Romantyzm i strateg ofensywny. To jest dość niefortunne połączenie. Z chłopstwa. Chłopstwa też nie chcielibyśmy wzmacniać. Przemysłowcy. Grabieżca i arogancja. Dobra, niech będzie przemysłowiec. Awansujemy go do maksymalnej rangi. I to najprawdopodobniej wystarczy, żeby zarządzał całą tą hałastrą z dużym nadmiarem, ze względu na jego modyfikator. Powiedzmy, że jeszcze tak, jeszcze tak.
I chcemy natychmiast was mobilizować i utworzyć bataliony poborowe. Co oczywiście jeszcze bardziej zwiększa koszta. I najprawdopodobniej to, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to dobudować garść. Austro-Węgry też chcą się przyłączyć do zabawy przeciwko nam? Nic dziwnego, prawda? Nic dziwnego. My się wkopaliśmy tutaj w odrobinkę niefortunną sytuację. Nie wiemy, jak ten wyzwolony Gdańsk się zachowa, jeżeli w ogóle kiedykolwiek uda nam się go wyzwolić. To jest jeszcze inna kwestia. Tak, no, po stronie Rosji się bronimy, po stronie Prus się bronimy. Zaraz będziemy chcieli tutaj rzucić jeszcze więcej armii. I najprawdopodobniej to, co powinniśmy zrobić, to skupić się teraz na technologiach militarnych. Oczywiście dużo za późno, bo to powinniśmy byli robić już znacznie wcześniej. Niedobór okrętów. Dlaczego? Ty powinieneś być w stanie je produkować. Jest niedobór, a ty nie produkujesz, mimo że masz taką możliwość. Coś tutaj jest nie tak. Niski poziom organizacji. Dlaczego? Bo wy dopiero... Nie, przepraszam, bo wy dopiero powstajecie. To jest rozsądne, zrozumiałe. Wilno ma problem. Będziemy musieli dodać kolej wobec powyższego. I rozpoczęła się wojna. Masowa migracja na nasze terytoria, mimo że my jesteśmy w wojnie, która tutaj nie najładniej wygląda. Myślę, że chcemy dodać sobie dodatkowego generała. Oczywiście wszyscy nasi generałowie na ten moment mają całkowicie skupić się tylko i wyłącznie na obronie frontu albo działaniach spowalniających. To są te rzeczy, które są dla nas kluczowe. Będziemy powolutku popadali w coraz większą spiralę kredytów, prawda? Najprawdopodobniej musimy podnieść podatki i najprawdopodobniej będziemy zmuszeni uciąć wydatki na pracowników rządowych i zwiększyć wydatki na armię. To są kolejne rzeczy, które musimy tutaj zmodyfikować. Dalej. Jak wygląda nasza obrona? Na ten moment wygląda w miarę rozsądnie. Jak wygląda poparcie dla wojny z obu stron? Niestety przeciwnik ma olbrzymią przewagę liczebną. Musimy rzucić ciebie. Wiesz co, przejmij jakiekolwiek terytorium najpierw, czyli bądź agresywny. Przejmij szybko to terytorium, które nie jest właśnie zanim pojawią się jakieś kolejne problemy. Bo oni mogli tutaj, możemy właśnie przerzucić swoje siły. Defensywa 78? Jakim cudem? Powinienem był to zrobić przed początkiem wojny. Bardzo niefortunna sytuacja dla nas. Przynajmniej my też jesteśmy w stanie dość defensywnie tutaj działać, ale nie mamy defensywy na poziomie 70-kilku. Toż to głęboki bezsens. Okej, okay. Czyli ty jednak nie jest, musisz bronić tego frontu zamiast na nim atakować. Szkoda tych wszystkich strat w ludzie. Inteligencja, dobra, wpuszczmy niektóre frakcje w naszym rządzie, ale rozbuduj przemysł naftowy, fantastycznie, nie żeby to nam dużo dawało. Silnik spalinowy, tak, technologia będzie tutaj jak najbardziej kluczowa dla nas.
Bronimy się. Nie jest to najlepsza sytuacja. Wy musicie na tym froncie zostać. Gdybyśmy go zamknęli od samego początku, nie byłoby takiego problemu. Uwielbiam podejmować decyzje na bazie błędnych informacji. Nie ma nic lepszego niż prawda, próbować wszystko sobie zaplanować, przemyśleć i znaleźć się w sytuacji, w której te przemyślenia były kompletnie bezsensowne, ponieważ informacje, które otrzymaliśmy, były bezsensowne. Jak my stoimy z poparciem dla wojny? Liczymy na to. My nie żądamy niczego od Rosji, więc poparcie dla wojny po ich stronie powinno być w stanie spaść błyskawicznie. Mamy taką nadzieję przynajmniej. Więc na przykład Rosji, akceptacja pokoju, poparcie dla wojny. Ofiary śmiertelne po naszej stronie. Nie podoba mi się to w najmniejszym nawet stopniu. Bronimy się tak, jak tylko możemy. Wow, dlaczego jesteśmy aż tak bardzo na plusie? Bo przestaliśmy budować cokolwiek. Okej, to spłacajmy te kredyty. Wkurzamy naszych ludzi ze względu na olbrzymie podatki. Być może rozsądniej byłoby te podatki przynajmniej delikatnie ukrócić. Nie podoba mi się to w najmniejszym stopniu. W najmniejszym nawet stopniu mi się to nie podoba, ale będziemy robili co tylko będzie w naszej mocy. I my mamy nadzieję, że przeciwnik się kompletnie o nas wykrwawi, ponieważ my tylko i wyłącznie defensywnie obecnie podchodzimy do tej sytuacji. Szansa na ustanowienie prawa. No przepchnijcie to wreszcie. Ile wam to może zająć? Więc defensywnie. Na wszystkich frontach mamy przewagę na ten moment. Najprawdopodobniej tracimy odbinkę konwoi ze względu na ataki na morzach i oceanach, ale tak jak mówiłem, nie mamy żadnej dosłownie możliwości przeciwdziałania akurat temu na tym teatrze działań. Więc poparcie dla wojny Niemców nigdy nie spadnie poniżej zera jeszcze przez długi czas, ale poparcie dla wojny, kiedy tylko poparcie dla wojny Rosji spadnie, powinniśmy być w stanie. Musimy zaczekać, aż Rosja odpadnie z tej wojny i dopiero wtedy będziemy w stanie atakować. To jest strasznie irytujące, strasznie przedłuża całość tej sytuacji, ale nie mamy zwyczajnie żadnych innych dostępnych dla nas opcji. To jest jedyna możliwość, która zapewni jakąkolwiek szansę na osiągnięcie naszych celów. Znów potrzebujemy jeszcze więcej biurokracji. Nie podoba mi się to, ile ludzi tracimy, ale nic na to nie poradzimy znowu. Potrzebujemy więcej biurokracji, więc to zlećmy. Oczywiście to wiąże się z kosztami, ze zwiększeniem naszych długów, bla 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 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mamy problem z ilością generałów tutaj? Bo straciliśmy nagle jakiegoś? Naprawdę? Na litość? Dobra, zwerbujmy tego z drobnomieszczaństwa. Nie mamy za bardzo, przetraktujmy, innych możliwości. Zatopiono, tak. Właśnie mamy tutaj ten komunikat, że zmarł nasz generał. Co najprawdopodobniej przyczyniło się do porażki na froncie. To najprawdopodobniej przyczyni się do znaczących innych problemów. Głęboko frustrujący problem. Idiotyzm, wręcz bym rzekł.
przeciwnik nagle jest w stanie nas pchać i nagle być może będzie mniej skłonny do kapitulacji przez wycofanie się z tej wojny. To. Bo my też nie mamy nieskończoności. My tracimy poparcie dla wojny chociażby ze względu na przegrywanie, jeżeli chodzi o walki morskie. Bo tych walk morskich się nie podejmujemy zupełnie. Wszystko przez cholernie, za przeproszeniem, zbyteczną interwencję Rosji, która tak naprawdę tylko nas spowalnia. No dawaj. Tak, wychrzaniać, natychmiast wychrzaniać mi stąd. To porozumienie, jeżeli dobrze rozumiem, nic nie zmienia, prawda? Przeczytajmy to, bo informacje w tym zawarte są albo ukryte, albo ich nie ma. A porozumienie dyplomatyczne zostaną odrzucone. No dobra, mamy porozumienie, ale gdzie jest to porozumienie? Rozumiem, że porozumienie jest puste. Powinna być informacja. Powyższe zrealizowane cele wojenne zostaną wyegzekwowane. Żaden nie jest obecnie. Żaden nie jest zaznaczony, prawda? Zrealizowane cele wojenne, te. Akcepty. Wychrzaniać. A to obie strony. Dlaczego aż. Przecież jedna. Strony mogą zrezygnować z wojny bez całkowitego zaniechania wojny. I tylko do tej pory, tylko i wyłącznie Rosja była skłonna z nami dyskutować. A nie, obie strony są skłonne z nami dyskutować, okej. A dlaczego Rosja nie chce odpaść sama z siebie? Poparcie dla wojny jest zerowe obecnie. Chęć kapitulacji, poparcie dla wojny, chęć kapitulacji jest 26, czyli odrzucamy to jednak. Odrzucamy to jednak i czekamy. Dlaczego Rosja nie zrezygnuje po prostu z tej wojny? Czy dobrze rozumiem, że ten parametr musi być. Tak, to ten parametr musi spaść do zera. To musimy zaczekać jeszcze. Oczywiście pomimo tego, że nie są skłonni już dalej walczyć. Dobra, możemy zapanować nad sytuacją, to mnie nie interesuje. Nie są skłonni już walczyć, ale nadal atakują. Rosja skapitulowała, wreszcie. To było naprawdę głęboko frustrujące doświadczenie, ale teraz możemy wreszcie zemścić się i zrobić to, co powinniśmy zrobić już długi, długi okres czasu temu. A i tak naprawdę jestem na tyle zirytowany, że zwyczajnie nakazuję wszystkim naszym oddziałom natychmiastowe zmiażdżenie każdego oporu, na który się natkną. I to, co macie zrobić, to jeżeli chodzi o naszą flotę, która jest potężniejsza od floty tylko pruskiej, natychmiast macie udać się i zmiażdżyć każdą formę oporu, na którą się natkniecie. Czy ja mogę wydać wam jakieś rozsądniejsze rozkazy? Czy ja mogę na przykład wydać wam rozkaz... Ja muszę wydać wam rozkaz krok po kroku, tak? Gdzie macie się udać? Zamiast chronić wszystkie nasze... Zamiast rozkazu chronić wszystkie nasze regiony. Chronić, prawda, przewożenie naszych dóbr, to ja muszę was ręcznie wysyłać. Irytujące, irytujące. I muszę ręcznie konić wielkie floty? Nie, to nie może być aż tak tempe. Nie może być aż tak pozbawione jakiejkolwiek formy wyobraźni ze strony paradoksu. I teraz musimy absolutnie zmiażdżyć każdą formę oporu. Oczywiście to będzie nas srogo kosztowało, ale nie
za bardzo wiem, jak inaczej można to rozwiązać. Choć cały czas mamy masowe imigracje na nasze terytoria. I oczywiście front w zadziwiający sposób się samo durnie modulują. I niestety teraz nasze poparcie dla wojny zaraz zacznie spadać poniżej zera. Co będzie straszliwie frustrujące, bo tylko i wyłącznie przez tą zbyteczną interwencję Rosji jesteśmy tak bardzo... Nie, nasze poparcie dla wojny nie może spaść poniżej zera. Okej, przynajmniej tyle, bo już myślałem, że naprawdę głęboko się tutaj wkurzę. Nie mamy pieniędzy. Dlaczego żądacie od nas pieniędzy w środku wojny na badania? A kim ty jesteś? I monarchia? Nie, wychrzaniaj stąd. Wychrzaniaj, wychrzaniaj, wychrzaniaj. Wiem, że odcinek jest przeciągnięty, ale chcę zakończyć tą absolutnie durną i zbyteczną wojnę. W sposób tak maksymalnie miażdżący, jak to jest tylko fizycznie możliwe. Rozmowy przy kawie, pewnie. Zobaczcie, jeszcze ani razu nie przepchnęliśmy tego dalej. Jak głęboko durna może być ta sytuacja. Wyznacz cel strategiczny. To w jaki sposób generowane są dodatkowe bitwy na pojedynczym froncie jest cały czas absolutnie idiotyczne. Widać, że oni od początku, prawda, te dwa lata temu, te półtora roku temu zarzekali się, że fizyczną niemożliwością jest, aby na jednym froncie prawda, było więcej niż jedna bitwa. No i to nie dlatego, że mieli jakiś abstrakcyjny zamysł z tym związany, tylko po prostu dlatego, że fizycznie tak zaprojektowali ten system. A później ktoś inny przyszedł, powiedział, że nie, musicie to koniecznie zrobić i zamiast stworzyć nowy system jak człowiek, rozsądnie, oczywiście to wymagałoby większych nakładów, prawda, kosztu, roboczogodzin, etc., no to po prostu stwierdzili, walić to na siłę. Po prostu użyjemy systemu, który nie został tego stworzony, nie ma możliwości stworzenia. A, Gdańsk, a Prusy Zachodnie to jest coś innego. Czy będziemy musieli jeszcze raz z... Naprawdę? No to... Tego się... Nie wiedziałem, że można stworzyć państwo z fragmentu. Tylko i tak byśmy mieli za dużo niesławy wówczas, żeby wyzwolić sobie Prusy Zachodnie. Czy my w ogóle będziemy w stanie Gdańsk wchłonąć? Bo Gdańsk, prawda, nie uznaje się za wybitnie polski, zawsze był, prawda, niezależnym miastem. Ten problem trwał efektywnie do dwudziestolecia międzywojennego. Czy nawet jeszcze po. Czyli nie możemy nadal, zobaczcie, mamy wszystkie terytoria oprócz jednego. Ale gra nadal sądzi, że nie, coś ty, 8 z 10. Czyli liczy Gdańsk jako osobny? Czy jeszcze jakiś region jest nie nasz? Nie no. Liczy po prostu Gdańsk jako osobny region teraz, skoro się wyzwoli. Okej. To było tak straszliwie męczące. Tak straszliwie durne, że idealne wewnątrz tej gry. Po prostu w sam raz wszystko się wpasowuje 10 na 10, dokładnie to, czego się po grze spodziewałem. Potrzebujemy wcielić te regiony, potrzebujemy więcej biurokracji. Jeszcze więcej biurokracji, jeszcze więcej biurokracji. Czy wy chociaż... No nie, wy nawet nie macie wystarczającej ilości, tylko macie... Powinienem tutaj wybudować urzędy, bo tam zapewniam dodatkowe zyski, ale w praktyce za wiele dodatkowo by nas to kosztowało, więc raczej pozwolę sobie na wybudowanie urzędów tutaj. Całość tej próby
uporządkowania bagna, w którym się obecnie znajdujemy, będzie miała miejsce w następnym odcinku, który mam nadzieję będzie odrobinkę bardziej optymistyczny z mojej strony. Będzie bardzo trudno zachować optymizm, jak każdy element każdego systemu w grze jest albo niezdolny do realizowania swojej funkcji, albo całkowicie błędny w próbach realizowania swojej funkcji. Na ten moment dziękuję za uwagę, życzę miłego dzionka i mam nadzieję do zobaczenia w odcinku następnym. I hej!